Państwu, witam serdecznie na kolejnym już, a tak się złożyło, że 13. konkursie recytatorskim pod hasłem Herbert, poeta niepokorny. Mam nadzieję, że ta 13 będzie dla wszystkich uczestników bardzo szczęśliwym numerem. Chciałem serdecznie przywitać na dzisiejszym konkursie szanowne jury w osobach pani Moniki Rasiewicz, profesor Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Pani Teresy Mrugacz, poetki, malarki, emerytowanej nauczycielki języka polskiego. I pani magister Joanny Grandys, absolwentki Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Katowicach. Witam serdecznie szanownych opiekunów, opiekunki dzisiejszych uczestników. Witam oczywiście, jak co roku, pana Tadeusza Olszewskiego, który zapewnia nam obsługę prasową. Tutaj proszę o brawa dla pana Tadeusza. I cóż, taka pierwsza refleksja, jaka mi się nasuwa. Tutaj jedna z pań, która wchodziła tutaj na konkurs, powiedziała mi, że no dzięki temu konkursowi dużo poezji Herberta się czyta. Pani Stasia Ziółkowska tak mi powiedziała, więc myślę, że sens tego konkursu jest właśnie taki, żeby młodzież sięgała po tę poezję. I tak jak co roku, ja wiem, że część z Państwa słyszy te same słowa ode mnie, ale powtórzę je jeszcze raz, że Herbert był poetą szczególnym. Jego poezja to niezbędny element historii kultury powojennej Polski, bez którego nie sposób tej kultury zrozumieć. Poeta jako jeden z nielicznych nie uległ presji socrealizmu i płacąc za to osobistą cenę, pozostał wierny wyznawanym przez siebie wartościom. Nie był przez to lubiany przez powojenną literacką elitę, gdyż stawał się dla niej wyrzutem sumienia, udowadniając, że można było się w tamtych czasach zachowywać uczciwie i nie sprzedawać swojej niezależności w zamian za korzyści płynące ze współdziałania z komunistyczną władzą. Dlatego pamięć o poecie i jego twórczości jest również hołdem oddanym wszystkim tym, którzy mieli odwagę być wolnymi w czasach, kiedy za to dążenie można było nawet stracić życie. To tyle tytułem wstępu i oddaję głos konferencjerom. Witamy wszystkich serdecznie na 13. już edycji konkursu recytatorskiego organizowanego w naszej szkole, poświęconego twórczości Zbigniewa Herberta pod hasłem Herbert, poeta niepokorny. Witamy uczestników oraz ich opiekunów przybyłych z publicznych gimnazjów z Leszczyny, Rozdziela, Sobolowa, Mikruszowic, Nowego Wiśnicza, Iwkowej, Lipnicy Murowanej, Kamiennej, Żegociny, Tarnawy, Łapanowa, Królówki, Starego Wiśnicza i Czciany oraz Szkoły Muzycznej w Czcianie. Konkurs ten wymaga od uczestników wielkiego zaangażowania oraz wrażliwości na piękno. Każdy uczestnik zaprezentuje jeden utwór Zbigniewa Herberta oraz fragment prozy dowolnego autora. Na początku zaśpiewa Emilia Błasińska w piosence Człowieczy Los z repertuaru Anny German. Uszu nie spało martwe jezioro. Otitis media, a potem akuta sprawiły, że w aparacie słuchowym trzymywały się skierę ton, syki, drgnienie, świst, drozda, drewniany dzwon lasu.
Zbigniew Herbert. Sprawozdanie z raju. W raju tydzień pracy trwa 30 godzin. Pensje są wyższe, ceny stale zniżkują. Praca fizyczna nie męczy wskutek mniejszego przyciągania. Rąbanie drzewa to tyle, co pisanie na maszynie. Ustrój społeczny jest trwały, a rządy rozumne. Naprawdę w raju jest lepiej niż w jakimkolwiek kraju. Potęga smaku. To wcale nie wymagało wielkiego smaku. Mieliśmy odrobinę koniecznie dwa. W gruncie rzeczy była to sprawa smaku. Tak, smaku, który każe wyjść, skrzywić się, wcedzić szyderstwo. Kto wie, gdyby nas lepiej i piękniej kuszono. Słano kobiety, czyste, przeźroczyste jak piasek. Zbigniew Herbert przesłoni pana Gorana. Idź, dokąd poszli tamci do ciemnego kresu. O złote runo nicości, twoją ostatnią nagrodę. Idź wyprostowany wśród tych, co na kolanach. Wśród skarbionych plecami i obalonych w proch. Ocalałeś nie po to, aby żyć. Masz mało czasu. Trzeba dać świadectwo. Zbigniew Herbert Arion. Oto on, Arion. Helleński Caruso. Koncertmistrz antycznego świata. Drogocenny jak naszyjnik, albo lepiej, jak konstelacja. Śpiewa bałwanom morskim i kupcom bławatnym, tyranom i poganiaczom mułów. Tyranom czernieją na głowach korony, a sprzedawcy placków z cebulą po raz pierwszy mylą się w rachubach na swoją niekorzyść. Herbert. Jedwab duszy. Nigdy nie mówiłem z nią ani o miłości, ani o śmierci. Tylko ślepy smak i niemy dotyk biegały między nami, gdy pogrążeni w sobie leżeliśmy blisko. Muszę zajrzeć do jej wnętrza, zobaczyć, co nosi w środku. Zbigniew Herbert, siódmy anioł. Siódmy anioł jest zupełnie inny. Nazywa się nawet inaczej. Szemkel. To nieco Gabriel, złocisty, podpora tronu i baldachim. Ani to co Rafael, stroiciel chóru. Ani także Azrael, kierowca planet, geometra nieskończoności, doskonały znawca fizyki teoretycznej. Szemkel jest czarny i nerwowy i był wielokrotnie karany za przemyt grzeszników. Zbigniew Herbert, dusza pana Cogito. Dawniej, wiemy z historii, wychodziła z ciała, kiedy stawało serce. Z ostatnim oddechem oddalała się cicho na łąki niebieskie. Dusza pana Cogito zachowuje się inaczej. Za życia opuszcza ciało bez słowa pożegnania. Zbigniew Herbert, guziki. Tylko guziki nieugięte przetrwały śmierć. Świadkowie zbrodni z głębin wychodzą na powierzchnię. Jedyny pomnik na ich grobie. Są, aby świadczyć. Bóg policzy i ulituje się nad nimi. Lecz jak zmartwychwstać mają ciałem, kiedy są lepką cząstką ziemi? Przeleciał ptak, przepływa obłok, upada liść, kiełkuje las. I cisza jest na wysokościach, i dymi mgłą katyński las. Herbert, wybrańcy gwiazd. To nie anioł, to jest poeta. Nie ma skrzydeł, ma tylko upierzoną prawą dłoń. Bije tą dłonią w powietrze, ulatuje na 3 cale i
zaraz znów opada. Pamiętniki Adama i Ewy. Ragnar. Miałem urozmaicone przeżycie. Uciekłem tej samej nocy. Jechałem konno przez całą noc. Tak szybko, jak tylko mogłem. Miałem nadzieję, że wydobędę się z parku i ukryję w jakiejś innej okolicy, zanim zaczną się kłopoty. Lecz nie udało mi się. Mniej więcej na godzinę przed wschodem słońca, gdy przejeżdżałem przez kwietną równinę, na której pasło, spało albo igrało tysiące zwierząt, zerwał się nagle niczym huragan. Przerażający zgiełk i w jednej chwili równinę ogarnął szalony tłum. Zbigniew Herbert, Rovigo. Stacja Rovigo. Niejasne skojarzenia. Dramat Goethego albo coś z Byrona. Przejeżdżałem przez Rovigo N razy. I właśnie po raz enty zrozumiałem, że w mojej geografii wewnętrznej jest to osobliwe miejsce. Chociaż na pewno ustępuje miejsca Florencji. Herbert, dwie krople. Lasy płonęły, a oni na szyjach splataj ręce. Jak bukiety róż. Ludzie zbiegali do schronów, a on mówił, że żona ma włosy, których można się ukryć. Ukryć jednym kocem. Szeptali słowa bezwstydne. Chciałbym opisać Zbigniew Herbert. Chciałbym opisać najprostsze wzruszenie. Radość lub smutek. Ale nie tak, jak robią to inni, sięgając po promienie deszczu albo słońca. Chciałbym opisać światło, które we mnie się rodzi, ale wiem, że nie jest ono podobne do żadnej gwiazdy, bo jest nie tak jasne, nie tak czyste i niepewne. Zbigniew Herbert, wilk i owieczka. Mam cię, powiedział wilk i ziewnął. Owieczka obróciła ku niemu zauzarione oczy. Czy musisz mnie zjeść? Czy to naprawdę jest konieczne? Niestety muszę. Tak jest we wszystkich bajkach. Pewnego razu nieposłuszna owieczka opuściła mamę. W lesie spotkała złego wilka, który, przepraszam, nie jest tu las, tylko zagroda mego gospodarza. Nie, Herbert, domysły na temat Barabasza. Co się stało z Barabaszem? Pytałem. Nikt nie wie. Spuszczony z łańcucha wyszedł na białą ulicę. Mógł skręcić w prawo, iść naprzód, skręcić w lewo. Zakręcić się w kółko, zapiać radośnie jak kogut. On, imperator własnych rąk i głowy. On, wielkorządca własnego oddechu. Jef Herbert, homilia. Na ambonie mówi tłusty pasterz i cień pada na kościelny mur. A lud Boży, zasłuchany, zapłakany, płoną świece, las i ikon, milczy chór. Płyną słowa, nad głowami się unoszą. Jaki dziwny ma ten kapłan głos orka. Ani żeński, ani męski, nie anielski. Także woda z ust płynąca, to nie Jordan. Zbigniew Herbert, mam kogi do odsnąć. Nic dziwnego, że nie jest oblubienicą prawdziwych mężczyzn, generałów, atletów władzy, despotów. Przez wieki idzie za nimi płaczliwa, stara panna w okropnym kapeluszu Armii Zbawienia. Napomina, wyciąga z lamusa odtryt Sokratesa, krzyżyk ulepiony z chleba, stare słowa. Zbigniew Herbert, nasz strach. Nasz strach nie nosi nocnej koszuli, nie ma oczu sowy, nie podnosi wieka, nie gasi świecy. Nie ma także twarzy umarłego. Nasz strach to znaleziona w kieszeni kartka,
Ostrze dwójcika, lokum na długie i spalone. Nasz strach nie polatuje na skrzydłach wichury, nie siedzi na wieży kościelnej, jest przyziemny. Zbigniew Herbert, pan od przyrody. Nie mogę przypomnieć sobie jego twarzy. Stawał wysoko nade mną, na długich, rozstawionych nogach. Widziałem zut łańcuszek, popielaty surdut i chudą szyję, do której przyszpilony był nieżywy krawat. On pierwszy pokazał nam nogę zdechłej żaby, która dotykana jej gumą to mnie się kurczy. Herbert, deszcz. Kiedy mój starszy brat wrócił z wojny, miał na czole srebrną gwiazdkę. Pod gwiazdką przepaść. To odłamek szrapnela trafił go pod wedle. A może pod Grunwaldem? Szczegółów nie pamiętam. Mówił dużo, wieloma językami, ale najbardziej lubił język historii. Herbert, dojrzałość. Dobre jest to, co minęło. Dobre jest to, co nadchodzi. A nawet dobra jest teraźniejszość. W gnieździe uplecionym z ciała żył ptak. Bił skrzydłami o serce. Nazywaliśmy go najczęściej niepokój, a czasem miłość. Wieczorami chodziliśmy na drwącą rzekę żalu. Można było się przejrzeć w rzece od stóp do głów. Zbigniew Herbert, pan Cogito opowiadał w uszeniu Spinozy. Baruch Spinoza z Amsterdamu zapragnął dosięgnąć Boga. Szlifując na strychu soczewki, przebił nagle zasłonę i stanął twarzą w twarz. Mówił długo, a gdy tak mówił, rozszerzał się umysł jego i dusza jego, zadawał pytania na temat natury człowieka. Zbigniew Herbert uwrócił do doliny. Po deszczu gwiazd, na łące popiołu zebrali się wszyscy. Pod strażą panią. Z ocalałego wzgórza można objąć okiem całe beczące stado dwunogów. Naprawdę jest ich niewielu. Doliczając nawet tych, którzy przyjdą z kronik, bajek i żywotów świętych. Zbigniew Herbert, Grzewiarz IV. Panie, wiem, że dni moje są policzone. Zostało ich niewiele. Tyle, żebym zdążył jeszcze zebrać piasek, którym przykryją mi twarz. Zbigniew Herbert, wiatr i róża. W ogrodzie rosła róża. Zakochał się w niej wiatr. Byli zupełnie różni. On lekki i jasny. Ona nieruchoma i ciężka jak krew. Wszedł człowiek w drewnianych sabotach i grubymi rękami zerwał róże. Wiatr skoczył za nim, lecz tamten zatrzasnął przed nim drzwi. Herbert, dojrzałość. Dobre jest to, co minęło. Dobre jest to, co nadchodzi. A nawet dobra jest teraźniejszość. W gnieździe uplecionym z ciała żył ptak. Bił skrzydłami o serce. Nazywaliśmy go najczęściej niepokój, a czasem miłość. Wieczorami szliśmy nad drwącą rzekę żalu. Można się było przejrzeć w rzece od stóp do głów. Zbigniew Herbert, książka. Ta książka łagodnie mnie napomina. Nie pozwala, abym zbyt szybko biegł w takt toczącej się frazy. Każe wrócić do początku, wciąż zaczynać od nowa. Od pół wieku tkwię po uszy w księdze pierwszej, rozdział trzeci, wers siódmy.
i słyszę głos. Nigdy nie poznasz księgi dokładnie. Powtarzam litera po literze, ale mój zapał często gaśnie. Zbigniew Herbert. Napis. Patrzysz na moje ręce. Są słabe, mówisz, jak kwiaty. Patrzysz na moje usta. Za małe, by wyrzec świat. Kołyszmy się lepiej na łodydze chwil. Pijmy wiatr i patrzmy, jak zachodzą nam oczy. Woń więdnienia jest najpiękniejsza, a kształt ruin znieczula. We mnie jest płomień, który myśli. I wiatr na pożar i na żagle. Zbigniew Herbert. Pan Cogito obserwuje zmarłego przyjaciela. Oddychał ciężko. Kryzys miał nastąpić w nocy. Była 12 w południe. Pan Cogito wyszedł na korytarz zapalić papierosa. Wcześniej poprawił poduszkę i uśmiechnął się do przyjaciela. Wszystko nagle odmienione, skąd ten czar na ziemię spadł i odmienił cały świat. To jest sprawa bardzo prosta, proszę Państwa, przyszła wiosna, zamieniła ziemię w sad, odmieniła cały świat. Stąd ta zmiana, stąd ta zmiana. Przejdziemy do ogłoszenia wyników. Bardzo poproszę przedstawiciela jury o zabranie głosu i o skomentowanie tych wyników. Pani Monika Rafiewicz, bardzo proszę. Bardzo dziękuję w naszym imieniu, w imieniu jury. Jednej pani już nie ma z nami, bo musiała biegnąć i wracać do Krakowa do pracy, ale w naszym imieniu i w swoim własnym też tak osobiście chciałam powiedzieć wielkie dziękuję w stronę Was, którzy mówiliście tutaj teksty Herberta i innych autorów, jak również w stronę pedagogów, dlatego że to jest potężna praca i jestem pod dużym wrażeniem, że tylu Was tutaj się znalazło i tak dużo dobrych interpretacji wysłuchaliśmy i nawet nie czułyśmy, właśnie rozmawiałam z paniami tego czasu ze zdumieniem, jak zobaczyłam, że jest 15, kiedy pan dyrektor powiedział, że już po tych 3 godzinach, to się zdziwiłam, bo nawet mi nie przyszło do głowy popatrzeć na zegarek, dlatego że bardzo to było ciekawe. Ostatnie zgrzędzenie, skoro tak pięknie operujecie językiem polskim, co jest naprawdę na wagę złota w tych czasach, to jeszcze troszeczkę przycisnąć śrubki. To znaczy, chodzi mi o wymowę, chodzi mi głównie o nosówki. Głównie dotyczy to wygłosów ę, żeby nie mówić się, widzę, idę. Jak również wewnątrz wyrazów, żeby nie było pięknych, świętych zębów, dębów i tak dalej. Proszę naprawdę na to zwrócić uwagę. L to jest czerwone światełko i to panie uczące na pewno to wiedzą, tylko nawyk często jest i na pewno zwracają uwagę. Nawyk i codzienność nasza jest taka, a w ogóle, że ledwie się mówi, prawda? Dlatego to jest uczta duchowa i wielka nadzieja w Was, że nie dacie zginąć językowi polskiemu i naprawdę z całego serca gratuluję wszystkim tutaj obecnym nauczycielom, instruktorom, bo a młodym no to też wielkie się Wam należą z naszej strony radosne przytulenia, westchnienia, zachwycenia i życzę Wam, żeby ten zapał Was nie opuścił, bo w tym jest wielka nadzieja. Język kształtuje rzeczywistość. Rzeczywistość jest bardzo brutalna w tej chwili na świecie, w Polsce. Wy budujecie nowy świat. Oby Wam się udało. Ten świat jest dla Was i dla Waszych dzieci. My możemy jeszcze Wam potowarzyszyć i oby Pan Bóg pozwolił nam na tej pięknej planecie chwilę pobyć. Dziękuję, tyle miałam do powiedzenia i... No myślę, że teraz czas, ażeby przejść do następnego punktu i najważniejszego, a żeby budować odpowiednio napięcie, to zacznę od podziękowań dla osób,
które przyczyniły się do zorganizowania dzisiejszego konkursu, do tego, że on się odbył. I na początek chciałem serdecznie podziękować paniom jurorkom za pracę w jury. I proszę przyjąć od nas. Dziękujemy bardzo. To wielka przyjemność dla nas była, ale... Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, dziękuję. Dziękuję ślicznie. O, jakie piękne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani Jasiu, zobaczymy. Proszę o brawa dla jurorów. Jak co roku chciałem wręczyć podziękowania dla nauczycieli przygotowujących uczniów na ten konkurs. Bardzo proszę tutaj panią Bożenę Piekarczyk. Ale w jej imieniu to bardzo proszę wręczyć jej podziękowanie za przygotowanie. Proszę jej pogratulować. Dziękujemy za trud włożony w przygotowanie uczniów pani Bożenie Piaseckiej. Teraz ogłoszę laureatów konkursu, a na końcu wręczę dyplomy wszystkim za udział. I pierwsze miejsce w 13. konkursie recytatorskim pod hasłem Herbert, poeta niepokorny, zdobyła Bernadeta Majta z publicznego gimnazjum Wielkosławica. I tak, Bernadetu, tu jest dyplom. Tu masz do wyboru albo film Sierpniowe Niebo, albo Czas Honoru, albo płyta Panny Wyklęte. Możesz sobie jedną z tych nagród wybrać. Dlatego od pierwszego miejsca zacząłem. Sierpniowe Niebo i tutaj reszta nagrody. Dziękuję bardzo. Gratuluję. Drugie miejsce zdobyła Kinga Klupa, uczennica publicznego gimnazjum w Starym Wiśniczu. Gratuluję, Kinga. Proszę dyplom. I tutaj też do wyboru. Film albo płyta. I proszę. Proszę. I trzecie miejsce. W tym roku konkurs zdominował Stary Wiśnicz. Katarzyna Knapik. Gratuluję. Proszę, tu już nie masz wyboru. Musisz posłuchać płyty Panny Wyklęte. Proszę bardzo. I uczestnicy dzisiejszego konkursu i tak. Anastazja Krewna. Gratuluję. Proszę. Natalia Palacz. Była gra. Jeszcze raz wam gratuluję. Dziękuję.